No cześć. Eksperymentu część druga. Wypaliłem tamto, co miałem do wypalenia. Bardzo ładnie to się spaliło. No i co? Trzeba teraz kombinować, jak to kontynuować. Nie mogłem znaleźć otrąb jęczmiennych. Wolałbym jęczmienne, bo po prostu bardziej przypominają mąkę z koloru i konsystencji. Ale no cóż, były tylko w Wigbaku, więc kupiłem taki worek na próbę 25 kg. Tak to wygląda. Nie będzie znaku, widać tego w trocinach, bo kolor jest bardzo podobny. Ale powinno też to skleić, trocinki trochę. Zobaczymy, jak to z tego będzie. Jak nie, to pewnie trzeba jęczmienny jakoś załatwić, gdzieś kupić. No i dobra, w wiaderku mam wam wagę. Także idziemy na całego. Zaraz zobaczymy, ile jest na wadze. O, na wadze jest 400. Wiaderko gdzieś 100 gram waży, więc taki woreczek powinien mi starczyć na 6 worków trocin. Worek trocin jest sypany. Wygląda mniej więcej tak. Taki worek trocin, 4 kilo pszennych otrąb, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Wymieszam to i później wam pokażę, czy to jest różnica jak z mąką, czy trochę inaczej, może będzie lepiej. Nic nie wiadomo, pierwszy raz to w życiu robię. Na pewno też mało kto z was tak robił. No i co, taki worek kosztuje 33 zł. Więc policzyć to raz, podzielić na 6, to wychodzi 5 zł, jakby trzeba doliczyć do skrzyni. No ale 5 zł na 3 dni to powinno wystarczyć, to złotówka dziennie, także złoty 50. Tak, zobaczymy, co z tego będzie. Pokażę wam później w kotle, jak to wygląda. Może będzie podobnie, może będzie inaczej. Także do zobaczenia. Opał XXI wieku wymieszany. Bardzo dokładnie. Musicie to bardzo dokładnie zrobić, żeby nie było to jak wtedy, że w jednym miejscu jest mąka, a w drugim nie ma nic. Ja, ale powiem wam, jak to mieszałem, to sporo tego było. Zdaje się tylko 4 kilo, ale było to widoczne, także powinno to wystarczyć. Także zobaczymy, jak to będzie w dalszej części tego eksperymentu. No i co wam mogę powiedzieć? No jest dobrze. Tak wygląda popiół. Trochę jest czarny, nie wiem dlaczego. Ale to już mniejsze z tym, nie zwracam na to uwagi zbytnio. No i co? Kopiec rośnie. 4 kilo na worek w zupełności wystarcza. Z tego co widzę i z tego co zaobserwowałem, to wystarcza też na dłużej trociny. Bo tak wystarczałoby mi to na 3 dni w tym mrozu, co mamy, bo mamy mrozy minus 5 w nocy, w dzień mamy na minus 1, także na 3 dni maksymalnie by ten worek wystarczył trocin sam, a z otrębami on starcza do 4 dni. Do 4 dni, także jest duża oszczędność też. No i ładnie. Musiałem jeszcze zmniejszyć tylko ciśnienie powietrza do 15%, było na 20%. No i zobaczcie, no same trocinki. Tak jak mówiłem, zero po groszku. Jest godzina 18 w niedzielę, a wsypałem w czwartek. To tam zostało jeszcze połowę z tamtego mieszania. No to dajmy na to. O północy zaczęło się ta mieszanka palić, także mamy od czwartku do piątku, od północy, czyli jeden dzień, sobota drugi dzień, niedziela trzeci dzień, a to już jeszcze cały zasobnik starczy prawie na jutro i jeszcze mam dwa wiaderka, półtora. No to także nie jest źle, jestem zadowolony. Myślałem, że to szybciej pójdzie w te mrozy. No i patrz, no jest pięknie, no. Kopiec rośnie, myślałem, że trochę będzie za mało tych otrąb pszennych, ale wydaje się, że jest dobrze, no.
Nie ma tu bardziej już kombinować. Będę sypał na razie te 4 kg. Jak będzie dostęp do otrąb jęczmiennych, to wezmę też otręby jęczmienne. Zobaczę jak z otrębami jęczmiennymi, ale tak jest super. Na pewno jest duża różnica niż bym palił samymi trocinami, bo widać z ogródy rośnie to. Powiększa się opał. Także jest super, jest moc. Kocioł zobaczymy. O. Nie jest brudny, nie ma dużo syfu. Także wszystko jest ok. Z węglem było gorzej. Na pewno. Jeszcze pokażę wam parametry, jakie mam ostateczne. Temperatura kotła też zmniejszyłem, bo wiadomo, że kotel szybciej dobija tego, tej temperatury, także myślę, że tak zostawię. Bo wcześniej było na 63. Czas podawania 20 sekund standardowo. Przerwa 35 sekund. Obroty dmuchawy, o, na 10% mam, przepraszam, jeszcze zmniejszone. No, także na 10%, bo wydmuchuje, to tak nie skleja jak mąkę jednak. Ale jest różnica, duża różnica, sami zobaczycie. Stanie nadzoru 10%. No i to wszystko. Widzicie, pompy podłogowe chodzą. Grzeje boiler, grzeje podłogi. Woda na podłodze jest 51 stopni. Temperatura podajnika na 34 stopnie. Także nic tu się nie dzieje. Pełny kosz. I jeszcze jedno spojrzenie na palenisko. Rośnie w tej chwili. Widać. Jeszcze tu kwestia będzie pewnie z tym powietrzem, no. Bo nie wiem też jak tu klapkę ustawić. Na razie ta klapka jest ustawiona w ten sposób. 70% jakby zasłonięte. Może jeszcze trochę odsłonię i to na tych 10% będzie ten wentylator chodził. Ale ekogroszku już używać na pewno nie będę. Jestem z tego bardzo zadowolony. Nie będę patrzył na cenę ekogroszku, bo już kurczę, ta cena się zmienia jak w kalejdoskopie, nie wiadomo też kiedy kupić, bo za chwilę może być cena 1000 zł, a zimą będzie 2-4 tysiące. Także wiecie, lepiej kupować to co jest pewne. U mnie jest pewna trocina. No zobaczcie, no jest mocno, kurczę. Trochę mniej skleja jak mąka na pewno, bo wtedy było i dużo więcej, ale to jest wystarczająco. Bo wiadomo, będziecie dużo dawać tych otrąb, to też nie będzie tej jakby kalkulacji w tym, żeby tego dodawać tyle, bo nie będzie wam to się za bardzo opłacało. Ale wiadomo, jako groszek jest dużo droższy i w tej chwili ja oszczędzam na pewno 70% do 80% na tym opale, co jest teraz trocina u mnie. Także spróbujcie. Mam nadzieję, że wielu osobom pomogłem. No i do zobaczenia w następnych filmach. Słuchajcie, jeszcze przeglądałem filmik, taki błąd u mnie był. Temperatura wody użytkowej oczywiście 51 stopnia, nie podłogówki. I jeszcze jeden parametr, co wam nie powiedziałem, to jest bardzo ważne też. Czas pomiędzy przedmuchami. Co 15 minut sobie ustawcie, bo to trochę się osypuje, wiadomo. Nie tak jak ekogroszek. No ekogroszku było 22 minuty, także zróbcie na 15. Będzie to wtedy szybciej kopiec rósł jeszcze. No i to by było na tyle. Także na razie.